Zanim to zrobisz, będziesz musiał zostawić cały swój ładunek, którego nie dostarczyłeś. Głupio byłoby jednak wyrzucić coś ważnego, zwłaszcza jeśli miałeś to wkrótce dostarczyć. Na twoim miejscu zostawiłabym wszystko w szafce w portowym. Albo, jeśli wolisz, możesz wypłynąć później i doprowadzić sprawy do końca. Twój wybór. Chyba przekazuj te. Nic ci nie jest? Jestem twarda, pomimo uroku. Też widziałaś tego gnoja? Higgsa, to przywódca separatystów. Kontrolował tego wynurzonego. Ma poziom 7 albo wyższy. Całkiem sporo o nim wiesz. Pracowałam z nim. Mieliśmy umowę. Pracowałaś z terrorystą? Dobrze płacił, co? Nie zawsze był taki. Jaki masz plan? Chcesz ocalić świat, czy go zniszczyć razem z nim? Chciałabym, żeby coś się zmieniło. Nasz okręt. Nie bój się, wciąż pływa. Chodź, bo odpłynie bez nas. Dotrzemy tam jutro.
Mówiłam ci już sam. Nie uciekniesz przeszłości. Słuchaj, chcę cię o coś prosić. Chodzi o tego bydlaka, Higgsa. Poznajesz? Sam, pora już wracać. Nie wiedziałam, dopóki mi nie powiedziałeś. Nie miałam pojęcia, że żyję. Życie nie różni się niczym od niebytu, jeśli jesteś sam. Cieplej mi. Nie chcę do domu. Nie chcę iść do domu. Spójrz, to łapacz snów. Zakładaj go do snu. Uchroni cię przed koszmarami. Zawsze będę przy tobie. Zapomniałeś drogę do domu? Chodź. Odprowadzę cię kawałek. A dalej już będziesz wiedział, jak iść. Już lepiej? Będę czekać na ciebie na plaży. Przyjdź do mnie. Kiedyś często bawiliśmy się tu razem. Sprowadzałaś mnie. Sam bym nigdy tu nie trafił. Dopóki istnieje gdzieś twoje materialne ciało, nie będziesz mógł tu swobodnie przychodzić. Czyli nie możesz tędy wrócić na wschód? Nie, ale będę mogła, gdy nas połączysz. Będę na ciebie czekać. Na plaży. Przyjdź do mnie.
Jak możesz spać? Przekąskę? Witaj w węźle jeziornym. Co? Nic. Chodźmy. Przesyłki z węzła portowego do jeziornego. Zajmij się nimi. Terminal wysyłek jest tam. Ja tymczasem muszę załatwić kilka spraw. Do zobaczenia. Zgodne. Witaj, sam portem wyjdzie.
Gustaw, muszę spytać. Cały towar jest na pokładzie. Nie ma tam nic nielegalnego. Na pewno już przeszedłeś kontrolę, ale muszę sprawdzić. W porządku. Nic tu nie wykryłem. Towar wygląda ok. Długo na to czekaliśmy. Przepraszam. Ostrożności? O, podłącz. Jesteśmy w sieci. Trochę to trwało. Nie będziemy nic ukrywać. Stołeczny dostanie wszystko. Jeśli informacje mają zwiększyć bezpieczeństwo, jestem za. Możesz być pewny, że nie tylko ja tak myślę. Za czasów Bridges 1 było chyba trochę lepiej. Nie pamiętam, żeby terroryści wynurzeni utrudniali nam życie. No, uważaj na siebie. Świat nie jest taki jak dawniej. I dzięki. W końcu opuściłeś strefę zero, Sam. Gratulacje. I dziękuję. Ale teraz będzie coraz trudniej. Kiedy tu przybyliśmy, było inaczej. Spokojniej. Wszystkie trzy węzły, jeziorny, środkowy i południowy, przyjęły nasze plany dotyczące rekonstrukcji. W tamtym czasie Fragile Express dostarczało wszelkie zapasy i łączyło ludzi. Ale wszystko zmieniło się rok temu, gdy separatyści przeprowadzili ataki. Zrównali z ziemią węzeł środkowy. Zdetonowali stare bomby atomowe. Później zniszczyli pół południowego. Straty były potworne. Bridges nie jest w stanie przyłączyć pozostałych miast na własną rękę. Musimy zjednać sobie wszystkich. Nawet tych, którzy nie chcą mieć z UCA nic wspólnego. Choć wydaje się to niemożliwe. Sytuacja radykalnie się zmieniła od czasu wyprawy Bridges 1 na zachód. Zniszczenie węzła środkowego zmusiło nas do przyjęcia nowej strategii. Jak mówiła Amelie, nie mamy czasu ani zasobów, żeby zbudować kolejny węzeł. Dlatego właśnie zawieramy umowy z Preppersami. Jedynym wyjściem jest wykorzystanie ich schronów w celu wzmocnienia sieci. Życia w takich warunkach nie wybiera byle kto. Tacy jak oni mogą co najwyżej kazać nam spierdalać. Wiemy. Nikt nie oczekuje, że od razu się zgodzą. Ale nawet jeśli nie przepadają za większością ludzi, z Fragile Express się dogadywali. Niech zgadnę. Mamy wykorzystać jej opinię, żeby wkupić się w ich łaski. Bingo. Ona już się zgodziła. A w zamian za to dostanie... W zasadzie nic. Możliwość zemszczenia się na Higgsie. Wcale jej się nie dziwię. Odebrał jej wszystko i jeszcze więcej. Czas leczy rany, ale nie w jej przypadku. Ta praca nie będzie łatwa ani przyjemna, ale jest potrzebna. Odpocznij. Pogadamy później.
Masz. Dla mnie? To jest kipu. Kiedyś to znaczyło węzeł. Używa się go do liczenia. Liczę na nim przyjaciół. Aha. To może ja będę zaznaczać każde nasze spotkanie. Musi być dla ciebie ważne, skoro mogłeś go tu przynieść. Bardzo ważne. No bo zrobiłem go dla ciebie. Dziękuję, Sam. Jesteś głodny? Co tu robisz? Zapytaj szefa. Ale co robisz tutaj? Mam zlecenie dla kuriera. Po drodze przyda ci się to. Identyfikator współpracownika Fragile Express. Z mojej krwi i kryształów chiralnych. Niech symbolizuje naszą więź. Tutejsi prepersi dadzą ci spokój, jak go zobaczą. Tylko my robiliśmy dostawy w tych okolicach. To był nasz teren. A potem Higgs wszystko zniszczył. Mnie, firmę, naszą renomę. Wszystko. To teraz ty zniszczysz jego? Sama. Nie jestem sama. W jaskini, w portowym, w tym pokoju. Jak to możliwe, że wciąż się spotykamy? Jak to możliwe, że wynurzeni jeszcze nie dopadli mnie w podróży? No właśnie jak. Za tobą. Korzystasz z plaży? Z mojej plaży. Ty masz swoją, ja swoją. Używam jej do podróżowania. Nie umiem przyzywać wynurzonych jak Higgs, ale mogę go dopaść. Wejść za nim na plażę. Problem w tym, że każdy ma własne drzwi. Mogę korzystać tylko z plaży, którą dobrze znam. Pewnie słyszałeś termin wieloświat. Wszystko gra? Te skoki mają swoją cenę. Wycieńczają mnie. Idziesz do węzła granicznego. Pełno tam terrorystów. Prędzej czy później będziesz musiał się zmierzyć z Higgsem. Słuchaj, noszę przesyłki, potwory i terroryści. To nie moja działka. A jeśli będziesz ze mną? Wierzę, że mogłabym ci pomóc. Nie musimy chcieć tego samego, żeby współpracować. Mogę cię przenieść przez moją plażę. W dowolne miejsce, gdzie jest dużo chiralium. W dowolne miejsce w sieci chiralnej. Dobra, a czego chcesz w zamian? Chcę, żebyś to przemyślał. Masz. To na zachętę. Odezwij się, jeśli chcesz. To zapewni nam kontakt. Do zobaczenia.